No to te takie średnio ładne ciastka wrzuciliśmy do piekarnika. Niespecjalnie mi to wyszło, w sensie ładności. No te ciastka takie, wiesz, pokroiłam. Znaczy nie pokroiłam, takie zawinęłam byle jak. Ja tu zobacz, jakie robię paczki, takie... No takie będą wartościowe, myślę. No, jak wszystkie. Wyjmowało. No nie? Dobrze. Aha, bo ty jeszcze dodajesz, dokładasz. Dobrze, dobrze. No tak, no chcę dobrze, zrobić. Dobrze, dobrze. Tak. Słucham? Co pooglądać? Tam, co tata sobie włączył? Możesz. Możesz, no tam są te pick-upy. A ty zrobiłaś sobie, kocie, te lekcje, co miałaś robić? Dobrze. Ja sobie chwilę dokończę. Okej. Tak? A, no dobra, spoko. No i te kanie zaraz będziemy. Tak, już ci dam. No, myślę, że taką paczkę, jak otworzymy i sobie zrobimy właśnie takie gnioki. Gnioki z brokułkiem, no. No. No w ogóle masakra. Tak, też tak uważam. Masakra. O, patrzec. Braciszkowie, tutaj. Pięknie. To ja chyba w ogóle będę tam wylewał zaraz pod te... A w ogóle tam zostawiłam miskę pełną tych, wiesz... A, tu jest jeszcze jedno ciasto francuskie, ale to może na jutro, panie. Żebyśmy... No? A właśnie, miałyśmy sobie świeczkę włączyć, teraz to włączymy. Nie wiem, czy... O, właśnie, tam miałam zajrzeć, żeby wyjąć. Potrzymaj to. Teraz to włączymy. A co? Świeczkę. A, to już. Nie, to mama jest na fazę. Na fazę. Widzę. A szczególnie ma w święty. Czekaj, jak zasłonę. Nie, ja to za chwilę rozłączę się i dopiero to zrobię. Nie, nie, Klara, ty to się może nie bawi. Okay. Myślisz, że zjesz dzisiaj te cukinie? O, nie wiem, jakie tu jeszcze kanie będą. No, widzisz, jak to jest. Za dużo tego mamy, nie? Co byś powiedziała, jakbym... Zobacz, takie zostawię, bo to później będzie superowo... Dobrze, tylko że one będą, wiesz, jedne będą większe, drugie mniejsze i to potem się będzie tak nierówno na tej patelni robiło. No ale jak tam... No, będzie superowo. No trochę popyrkają w tym. Zmniejszą się. No super będzie takiego grzyba mieć, nie? Rób jak super masz. Będzie mieć grzyba? Paśka. Nie wiem, bo możesz... Może coś więcej mam ten temat, bo ja nie specjalnie się orientuję. No i co, dziewczyny, powiecie? Nic. Hmm? Zaraz, jak się rozłączę, to wtedy włączę świeczkę, bo nie mogę inaczej. Pumpkin spice. Elegancko. To jest pumpkin. A propos pumpkin, to już widziałem u nas na ulicy. No, halloweenowe dynie. U kogo? No ten dalej, obok Gusianów. To jest nawet trochę wcześniej jeszcze. Czy to miesiąc jeszcze? Ale do Halloween. Jechaliśmy z Władkiem, no nie? Proszę coś oglądać tam z tobą, czy u ciebie. Co to jest pumpkin? No. Nie. Dynia? Dynia. Dynia. Dobrze. Ale piękne są te grzyby, kurde. Jakie piękne są te grzyby. No naprawdę, bomba. Nie, ja to już bym sobie usiadła, powiem ci, a jeszcze te kanie trzeba, ja... Nie posmarowałam ich nawet mlekiem, ani jajkiem, ani niczym, ale cóż. Ale co, kanie? Nie, to ciostka. Co? Ty ciostka. Kurde, weź daj spokój. Dobra, kończę tutaj to nagrywanie i wrócimy niebawem do was. Idzie gangus, ale się duży kocur zrobił, błazę, jest coś duży i gruby i w ogóle takie szło dziura. A, czekaj, a my będziemy je w końcu do octu, czy nie? Dzisiaj to ja nie mam, wiesz co, ochoty się tu bawić, tak szczerze, bo jest jeszcze tutaj sporo innych rzeczy do zrobienia. No wiem, no przecież widzę, robię. Zaraz tu ustalimy, jaki dalszy los tych grzybów. Bo dużo tego jest. No. To jest nasza mamusia. Coś tam zrobił? No takie torby porobiłem. Takie jednorazowe, chociaż ty mówisz, że i tak są za duże. No i to musisz tak zamknąć, żeby to się nie otwierało, bo tak się rozsypie w zamrażarce, takie to będzie dupa. Żeby były takie, niektóre są duże, niektóre są małe.
No takie różne będą, tak? Dobrze. No w razie czego jeszcze możemy się ratować tym, żeby to jakoś tam później rozbijać na mniejsze. No. Tak? I co? I zaraz idziemy z tym, zrobimy jakąś selekcję. Tak, to przebierzemy. Wielką torbę weźmiemy dla rodziców po prostu. Tak, i to się wszystko im zaraz tam zawiezie, zaraz po tym jak te kanie zrobię. Chyba się nie ma co aż tak nad nimi pieścić, bo mówię o grzybach. Bo jutro mogło być jeszcze lepsze. Tak. Ja chcę już daj spokój jutro, ileż tego będziemy przerabiać. Tak? No. Dobra, idę to zanieść do zamrażarki i zaraz tu wracam. Dobrze. I się bierzemy za resztę, nie? Dobrze. A my pójdziemy w tym czasie pozbierać się liście. A ty chcesz, to się ubierz, też możesz iść, no. Wielki problem. No dobra, no bez przesady, no na czworakach nie będziesz zbierać tych liści chyba. Jeszcze w międzyczasie wyjmiemy te ciastka. Nie. Także jeszcze chwilunia, niech się trochę tylko zarumienią. I idziemy. Gdzie potem? Nie jest tak ciepło, Klara. No weź już się tak nie rozbieraj na siłę, bo wcale nie jest za ciepło. Kitunio sobie śpi, usiadł na moim miejscu. W ogóle nie rozumiem dlaczego tutaj. No przecież to czy można było lepsze miejsce sobie znaleźć, ale podejrzewam, że chodzi o to, żeby być blisko ludzi, prawda, kochany? Dobra, już cię nie denerwuję, bo przecież wszyscy cię dotykają. Jest jak matka, żywa maskotka. Ale ładnie pachną te jabłuszka. I ta świeczka też ładnie pachnie. Tak, w Dildzie w zeszłym roku kupiłeś z Matyldą chyba? No, z Matyldą i z Klarą może nawet? Ja kupowałam sobie cukierki. To wtedy. Jakie cukierki? Na cukierki na moją urodzinę. Wtedy kupiłeś. Na urodziny, Matylda? Urodziny to masz w marcu. Wiem. Nie, to... Kupowałam wtedy cukierki, pamiętam. Nie, ja to kupiłam jakoś przed Halloweenem. No, to na pewno. Na Halloween będę mogła też nie na ten basen? Nie. Dlaczego? Dlatego, że... zajęcia tak ci wypadają, są w piątek i idziesz normalnie na basen. A po basenie dopiero przyjdzie czas na zabawę. Ja mam krew najgorzej, bo ja mam 18. I jeszcze się musisz dobrze wysuszyć potem. No właśnie. Suszarkę sobie może wejść z domu wtedy. No ale to jest jeszcze, kochane moje, miesiąc do tego, także no, spoko. Ale nie mogła sobie kupić jakiś strój? Też mogła. Najpierw sobie wymyśl jakiś strój, wtedy się będziemy zastanawiać, jak go przygotować. Bo wtedy będą takie fajne stroje takich tych czarownic. Ty się akurat nie musisz przebierać w ogóle, jeśli chodzi o czarownicę. No mamo! Przecież żartuję, dobrze. Czarownico. Będę mogła wziąć tam. Za co, Matyśka? Nie powiem. Ten kapelusz. Nie powiesz? Ten kapelusz wiedźmy. Będziesz mogła. Ja sobie tak wezmę sobie perukę, wtedy kolarkę, zrobię jak na kuchni. Co? No dobrze. No to słuchajcie, teraz nam pachnie tak. Dyniowa świeczka i cynamon od jabłek. I powiem ci, Matyśka, że bardzo mi się podoba ten zestaw zapachowy. Nie wiem, co ty na to. Ale mamy tu bazę. Jezu, bym chciała skończyć to gotowanie na dzisiaj, a to jest jeszcze nie połowa chyba nawet. Wystraszyłaś, Nimionka. Wystraszyłaś się, kochana. Ku córku. Ale masz łapak szerokaśny. Jesteś zmęczony bardzo? Bardzo zmęczony, bajka. Kiedyś ty się tak zmęczył, co? A gdzieś, no? Byłeś jaki właśnie piękny kotek. Jaki piękny kotek. Zrobię ukanku. Zrobimy królika. Zająca. Dobra, będziemy z jego barana robić. No, ja biorę to. Dobrze. Okay. I tam to rozsypujemy, tak? Nie wiem, to rządź tym jak tam. Uważasz, czekam aż te ciastka się upieką i zaraz co, nie, ostrożnie, no. Samą, tak, ona się rozpada. Wiesz, od tego ciężaru. Dobrze, zaraz ją wezmę, tylko czekam chwilę. Uwaga, jeszcze na te ciacha. I zaraz do ciebie dołączę. Dobra. Daj mi ten telefon. Już. Dobra, tu mamy jedną reklamóweczkę. No i zaraz pomyślimy, które nam się tu przydadzą, które nie. Jakąś tutaj selekcję z Barbarą, myślę. Zaraz zrobimy. Dobra, część już zrobiona. Tą miskę idę zanieść i opróżnić. Co, rozwaliła się jednak?
Ja to muszę iść opróżnić. Na dole są małe, na górze są duże. To musisz sama tutaj zrobić selekcję. To i zaraz tu będę. Zdecydowanie lepiej jest to robić na zewnątrz. Hej dzieciaki! Gdzie byłem? No, czyściłem grzyby. Widzicie, tu mam całą miskę. Teraz. O, to muszę. Mama zaraz. Ojeciu, zaraz z mamą tam będę robił resztę. I co, macie już te ciastka? Pięknie pachną. Ło, czuć tutaj cynamonem. Miodzio. Słuchajcie, mama to wzięła taką dużą miskę metalową. Chyba wzięła. Ojeciu. No dobra, to w takim razie nie mam tej miski. To ja może te grzyby tutaj tak wywalę, co? O. O, dobra. Nic się tu nie stanie, no nie? I idę z tą miską, bo się jeszcze przyda. Nara. No i piękne. To jest życie, proszę Państwa. Gryziu, nie puszczę Cię jeszcze. Poczekaj tu chwilę, dobra? Dostawa? Nie, tutaj są. Nie wiem, jaki to jest klucz. Nie, no ja wysypałem wszystkie i atakowałem po prostu pełną miskę. Nie. Tutaj tylko umyte. Wysypię wszystkie, Basiula. Tak, wszystkie wysypuj i zaraz, bo i tak ta reklamówka się nie daje. A czyli tu nie ma żadnego porządku? Nie, żadnego. Ja po prostu wybierałem, tak wiesz, jak mi szło. Na początku myślałem, że robię tylko te pod... pod jakoś nie wędzenie, tylko... No wiesz, ale pięknie. Podmarynowanie, ale. No. To będzie do palenia, nie? Tak, bo to już nie nadaje. Daj, ja to z tyłu tam położę, żeby tutaj feng shui nie psuć. Feng shui, wuwei, to są nasze filozofie. Co? Ja mam torbę, żeby zapakować, tak. Do rodziców pojadę. No to chcesz to od razu, tak, te co idą do suszenia, bo mama też będzie chciała głównie do suszenia, nie? Tak. No to cyk, to bierz te, które... Ale to ty bierz te, które są duże, takie wielkie. Ja to te bym też oddała, te wszystkie. No to tak, no ja te to brałem właśnie tylko po to do suszenia. Później to żałowałem w ogóle, że je brałem. No. Ale dobra, to one są do suszenia idealne. A to ja myślałem, że to twojej mamie dajemy. Moje i damy... możemy to w ogóle na dwie części. Nie wiem, jak uważasz, bo poczekaj. Bo twoja mama też ma wolną suszarkę, z tego co wiem. No. Mama, czekaj, moja mama, no bo twoja to wiem. Bo my tego suszenia nie potrzebujemy, nie? No. Halo? Dowieź ci trochę grzybów dzisiaj? Masz wolną suszarkę? Bo ty, dobra, to ja to do mamy Pawła wywiozę, bo ona mówiła, że ma wolną suszarkę i może suszyć.
No tak, zapomniałam. To też? Tak, dobra, no bo to jest. Jeśli ty nie chcesz ich suszyć. Dobrze. No to dobra. Pa. Do twojej mamy się dowiedzieć. Moja rodzice jutro jadą i to się nie wysuszy do jutra. A to twoi rodzice nie chcą, tak? Tych grzybów? Jutro jadą i się to nie wysuszy. Twoja mama weźmie. Dobra. No to okay. No takie ciapoki takie trochę tych grzyby. Bo, wiesz dlaczego? Bo one się. One były przyciśnięte. Co, nie wiem, że to. No takie też grzyby tu akurat odkładamy. To nie, to już. Nara. Takie coś? Ja je nie, dawaj to. Ja je przyciskałem, wiesz, tymi ciężkimi prawdziwkami i one się tak. No ciapa się z nich zrobił. To musisz powiedzieć mamie, że to są takie właśnie, że część to może nie będzie chciała, nie? Dobra, ty rób tą selekcję, bo to szkoda czasu, a ja się biorę za czyszczenie tego. Okej. No. No, to tak. Tutaj mamy już jakąś selekcję wprowadzoną. Tutaj jest torba do zawiezienia do... To wiesz co? Do mam. Tak, ja je zaraz tutaj umyję. Ile mi się będzie chciało zrobić, to zrobię, a resztę po prostu możemy dać mamie, tak? Chociaż tak. Jutro będą następne znowu. To znaczy tak, no ja już tu ustaliliśmy. Te mniejsze ja sobie zamarynuję, jutro rano się tym zajmę. Te większe to ja chętnie zamrożę, tylko tych gąbek nie chcę, bo nie lubię się z nimi bawić. Zresztą żałuję w ogóle, że ja mroziłam te gąbki, że trzeba było to olać. No. A ja tam niestety je... Nie lubię tych grzybów po prostu, nie wiem, po co ja je tam w sumie. Nie pomyślałam, żeby ale ich w ogóle... Których? No tych gąbek wszystkich. Po prostu to są duże grzyby, no. No nie tylko, no chodzi o to, że te gąbki to takie są w smaku, wiesz, takie ciapoki, nie? No ale do bigosu to takie są dobre przecież, nie? No ale ileż razy ten bigos się robi, no? Raz, no, porywach. No tak, bo po tramach typu. No dobra, w każdym razie jest tu jakiś porządek już w miarę. Ja to bym poszła, bo ja bym chciała tutaj z dziewczynami dobra. Jeszcze coś zrobić tam, wiesz. No to te później, te duże, będą mogły być do... Ja je pokroję. Ale to nie musimy dzisiaj tego już obrabiać, to już ja sobie to jutro rano zrobię. Chodzi o to, żeby je wyczyścić tylko i podzielić. Tu jest jeszcze to, tak? To jest nie, do mamy. Dobra, to już bliżej. Właśnie chodzi o to, żeby to odłożyć, co jest dla rodziców i wtedy ja już, wiesz, później to będę jechać, to za jednym razem to wywiozę. To poczekaj, Basiula, to ja ci może... Poczekaj sekundę. Ja ci tutaj umyję, ale zrobimy tą miskę i sobie weźmiesz ją w domu, nie? A co mam ją dzisiaj robić? Nic, ja tam wysypałem na blacie tak w ogóle, bez ładu i składu. Te, które później przyjdę... Wiesz co, ja to się zastanawiam w ogóle, czy ty je powinieneś teraz w ogóle czyścić. Bo to można zrobić równie dobrze jutro rano. A po co to teraz? Ja teraz się nie, ja dzisiaj nie będę się zajmować tym. Ale ja je pokroję i wrzucę w ten. Aha, do mrożenia, tak? Do mrożenia. No. Dobra, muszę kończyć. Dobra.